Witam Państwa serdecznie w wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj stojak uchwyt na żelazko firmy Brabantia. Jest na niego 2 lata gwarancji. Prezentuje się on mniej więcej tak po złożeniu. Teraz pokażemy, jak on wygląda w pudełku. Ale zanim to pokażemy, jeszcze pokażemy symbol tego produktu. To jest 385742. Pod tym symbolem można znaleźć go u nas na stronie, jak i również w katalogu producenta. Są to oczywiście elementy stali nierdzewnej z tworzywem sztucznym w kolorze czarnym. Tak, tu mamy ulotkę od producenta. Wsadzamy ją z powrotem do pudełka, w którym już nic nie mamy. Odkładam pudełko, bo nie będzie nam potrzebne, a będzie nam tylko przeszkadzać. I tak, tutaj mamy pierwszy element. Pod spodem są dołączone śrubki i kołki montażowe. To jest oczywiście tylna część tego stojaka. Teraz tu mamy wieszak na deskę, który jest dołączony do zestawu. On jest już wykonany ze stali. Tutaj mamy stojak właściwie na żelazko, też ze stali nierdzewnej. No i podstawkę. Wygląda to mniej więcej tak. Tu mamy logo Brabantia. Teraz przyznam szczerze, nie składałem nigdy tego stojaka. Zaraz zerknę sobie do instrukcji. Być może uda się go nam na szybko złożyć, by pokazać Państwu, jak to wygląda. Wydaje się to być dosyć proste. Myślę, że sobie poradzę. Mamy coś takiego. Teraz wkładamy coś takiego. Tutaj oczywiście montujemy. Coś takiego już zmontowane. I oczywiście wieszak na deskę, który trzeba podczepić. Tutaj z tyłu. Jest to dosyć prosta operacja. Oczywiście on teraz będzie wypadać, no bo to wiadomo, jest nieprzymocowane do ściany. Jeżeli będzie to przykręcone do ściany, tutaj w tych miejscach tutaj są otworki do montażu, wtedy to będzie się na pewno trzymało. Oczywiście odwrotnie założyłem to. O, i całość prezentuje się mniej więcej tak. To mamy z tworzywa sztucznego, no i reszta ze stali nierdzewnej. Dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, jak i oczywiście do robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Pozdrawiam.